takich wyprawach Polaków handlowo-turystycznych, no mówiło się oficjalnie, jadę na wczasy, na urlop, ale wiadomo, że jadę z wyprawą handlową. Jeździło się w 2, 3, 4 samochody taką kolumną, podobnej wielkości, dlatego że duży Fiat i mały Fiat to przecież była inna jazda, zwłaszcza tam w tych partiach Europy, gdzie było z góry pod górę. To maluch się wluka, duży Fiat na dwójce, przecież nie będzie piłował za maluchem, bo nie wiem, czy by dojechał. Miał kanistry z paliwem ruskim, potem rumuńskim, ruskie było podwy paliwo, ale no podwy, ale samochód szedł jakoś tam. Ale zapomniałem ci powiedzieć jeszcze, że takim towarem eksportowym, bardzo korzystnym, oprócz polskich wyrobów, na przykład namioty, taki magnetofon Kaspra kasetowy, to był hit na zachodzie, tu w Polsce też. Butle gazowe, palniki, kuchenki gazowe, cały sprzęt turystyczny, no, namiot maluch, czwórka, taki namiot willowy, czwórka czy trójka, czwórka, to był taki namiot willowy, dwie sypialnie w środku, duży namiot, kupowany był na zachodzie, no na wschodzie Europy, bo to raczej Turcja, Grecja, to przecież nie zachód, no zachód w sensie politycznym. Ale były też także takie drobne rzeczy, które tu się kupowały za grosze. 15 zł tutaj to w Polsce kosztował taki zegarek nerdowski. Zobacz tam napis. Zaraz bym się tutaj nie widział. To ostre jest? Ostre jest. Myśmy to czytali, tak jak się pisze po niemiecku, ruchla. No bo ten zegarek się już nie ruchla. Dlatego się czytało ruchla. Chociaż czytało się też ruchla, no taki właśnie język niemiecki po polsku. Dlatego, że stosunek Polaka do Niemca właśnie był taki jak ta ruchla, no. A co to za zegarek? O człowieku, wyobraź sobie, że jest to, wówczas mówił się wprost, buksiak. Normalnie zegarek jest, te wszystkie kółka zębate, które tak się kręcą, użyskowane są w bardzo twardym kamieniu. Dobry zegarek może mieć 11, 15, 19 kamieni, czyli w każdym łożysku, w każdym użyskowaniu. No, był maleńki oczywiście kamyczek, szlachetny, twardy, ale to były kamienie szlachetne. Zegarek był drogi, bo miał dużo kamieni. A w tym zegarku przebogatym za 15 zł nie było kamieni. Wszystko było użyskowane mechanicznie w korpusie z mosiądzu, to szasse było z mosiądzu, precyzyjna dziurka, otworek i w tym otworku stalowa ośka się kręciła w tym zegarku na buksach, bez łożyska, no to też łożysko było ślizgowe, ale bez smarowania i na pewno nie w twardym materiale, a w miękkim. No tak jest już w technice, że jeżeli się robi łożyskowanie metal w metal, to na oś się daje twardy metal, a na panewce daje się miękki metal, właśnie mosiądz albo różnego rodzaju brązy. I to jest dzisiaj też stosowane w silnikach. Buksiak za 15 tutaj złotych, tam dostawało się około 15 dolarów, słuchaj. Powtarzam, dolar to była w Polsce, polski dolar, to tu w Polsce to była wielka wartość. Dlatego jak niektórzy mówią, że zarabiali 10 czy 20 czy 30 dolarów miesięcznie, to trzeba pamiętać, że zarabiali 30 dolarów, ale tak zwanych polskich dolarów, potężna kwota, ruchla, też potężny zegarek, który woziło się niemal garściami na zakup. Tam to szło jak woda. Do następnego, do następnej ruchli, no, buźka. Niemiecki po polsku, dlatego że stosunek Polaka do Niemca właśnie był taki jak ta ruchla, no.